Reportaż z koncertu Majki Jeżowskiej w Kościerzynie w szkole podstawowej numer 6. Tytuł piosenki, którą śpiewa Majka Jeżowska? Nie. Nie pamiętasz żadnego? A widziałaś kiedyś Majkę Jeżowską na scenie? Widziałam. Nie. Nigdy? Nie. Ja chyba raz ją widziałam w telewizji. A pamiętasz może jakiś utwór, jaki śpiewa? Nie. Nigdy nie widziałam jej. A to taka ładna blondyneczka, śpiewa bardzo ciekawe, wesołe piosenki, szczególnie dla dzieci. Może teraz? Ja tylko mam ją na kasecie, na magnetofon. Tytuł to jest... To był... A może jakieś słowa piosenki znasz? Słowa znam, tylko już trochę zapomniałam. Tytuły utworów Majki Jeżowskiej? Nie. Ja też nie. Nie. Na raz, na dwa. Jak jeszcze? Nie znam dalej. No. Wiem, że ma blond włosów. Ma blond włosy i jest wysoka. A co śpiewa, wiecie? Nie. A te piosenki są dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci i dla dorosłych. A więcej jest piosenek dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dorosłych. A dlaczego dzisiaj się znaleźliście akurat właśnie tutaj? Bo tu jest dużo miejsca. Więc czy w jej repertuarze znajdują się również piosenki dla dzieci? I myślę, że w szczególności, tak? Może znacie jakieś słowa piosenek? Ja nie znam. Czy znasz utwory Majki Jeżowskiej? Znasz jakieś piosenki, które śpiewa Majka Jeżowska? Zuzia? Czy znasz jakieś utwory Majki Jeżowskiej? Znam tylko jeden. A jaki to utwór? To jest taki o psach. O psach. A znasz trochę chociaż kawałeczek z tego utworu, może trochę słów? Nie znam. Nie znasz. A teraz zapraszamy wszystkich na koncert Majki Jeżowskiej, która przedstawi nam wszystkim swoje wspaniałe utwory. Cześć! Ojej, wy chyba śniadania nie jedliście. Co takie słabe cześć? Musi być głośniej. Cześć! No, teraz was dopiero słyszałam. Jak się macie? Wszyscy zdrowi? Wszyscy uśmiechnięci? Może wy w ogóle mnie znacie? Wiecie, jak mam na imię? Jak? No dobrze, dobrze, bardzo się cieszę, że mnie znacie. Ja mam na imię Majka, ale nie wiem, jak wy macie na imię, a bardzo bym was chciała poznać. Teraz na 3-4 wy się przedstawicie, zgoda?
Trzy, cztery. Ja liczę szybko, Anię w Kościerzynie. Raz, dwa, trzy, cztery. 10 Ań. Kasie są? Karoliny? Agnieszki? Pauliny? A może jest jakiś Michał? No ładnie, tak będzie nam dzwonić w trakcie koncertu? No mam nadzieję, bo ja tu umrę na serce. Ojeju, strasznie nie lubię dzwonków różnych. A wy potraficie głośno śpiewać? Zaraz posłuchamy. Podnosimy ręce i śpiewamy. Wszystkie dzieci nasze są! Czyli klasa pierwsza. Imię? Dominik. Sandra. Sandra i Dominik. Tańczyliście już kiedyś ze sobą? Cieszę, że będziecie debiutować teraz. Schodzimy w takim razie. Para numer dwa. Zobaczymy, jak im pójdzie. Para numer trzy z klasy drugiej. Ja myślę, że wy już tańczyliście ze sobą, co? Na balu przebierańców. Dobrze. Imię? Daria. Patryk. Kto cię przywita na progu domu? Cię poliże nos. Skacze wesoło, merda ogonem, szczeka na cały głos. I chociaż co ci biega po błocie, choć lubi buty gryźć, to brogi pana i na dywanie pod jego łóżkiem śpi. Kundelki, bez
Trzymać kciuki za wasze marzenia na pewno. W takim razie do zobaczenia w ferie w telewizyjnej dwójce. Ostatnie kilkanaście lat repertuar dla dzieci wypełniał moje życie estradowe i tak się już utarło, że Majka Jeżowska śpiewa dla dzieci, ale może ja wam zadam pytanie, a dlaczego nie? Życzę wszystkim dzieciom w Kościerzynie cudownych ferii, żebyście przede wszystkim były zdrowe, uśmiechnięte, zajęły się czymś i dużo, dużo marzyły. Marzenia się spełniają. Potraficie może jakieś zaśpiewać? Marzenia się spełniają. Tylko mocno, mocno, mocno mnie wiesz. Kciuki to sił, oczy zamknij też. Wciskaj kciuki to sił, oczy zamknij też. Od rana mam dobry humor, do przechodniów na ulicy śmieję się. I choćby deszcz z nieba runął, to radości nie przysłoni żaden cień.
jej, jupi ja jej. No fantastycznie!